Hi, hello. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj będziemy mówić o present simple, czyli najprostszym z wszystkich czasów, czyli o czasie teraźniejszym prostym. Najpierw zobaczymy, jakie są jego zastosowania. Po pierwsze, jeśli mówimy o pewnych faktach, to używamy tego czasu. We live in Poland. They like spaghetti. Jeśli opisujemy swoje przyzwyczajenia albo mówimy o jakichś powtarzalnych czynnościach, szczególnie z słowami na przykład usually, sometimes, often, to wtedy również używamy tego czasu. I usually do my homework in the afternoon albo they walk to work every day. Takie zdania możemy powiedzieć w present simple. Present simple mówimy również zdania, które opisują prawa przyrody, mówią o pewnych prawdach fizycznych, chemicznych, biologicznych. So, the earth goes round the sun. Mówimy w tym czasie również o rozkładach jazdy, o pewnych harmonogramach, czyli o tak zwanym timetable. The last bus leaves at 11:45 p.m. I ostatnie nasze zastosowanie na tym poziomie to są instrukcje, czyli zdania typu first you chop the onion, then you fry it. Mówimy po kolei, co ktoś ma zrobić. I to też w present simple właśnie. W drugiej części chciałam Wam pokazać, jak tworzymy zdania w tym czasie. I jako, że jest to czas prosty, to właśnie bardzo prosto. Generalnie, żeby zastosować ten czas, wystarczy osoba i czasownik. Jest tylko jeden mały problem. Trzeba pamiętać, że jeżeli tą osobą jest on, ona albo ono, w liczbie pojedynczej, czyli jeden on i jedna ona, albo jedno ono, to wtedy dopisujemy s do czasownika. Czasami dopisujemy es, ale to mówię w innym filmiku. Jeśli tworzymy zdanie pytające, to potrzebny nam jest dodatkowy operator. Tymi operatorami są do i does. Do do wszystkich osób oprócz właśnie tej trzeciej osoby liczby pojedynczej, czyli oprócz zdań, które będą z he albo z she albo z it. I przeczenia będziemy tworzyć przez dodanie operatora przeczącego, czyli don't oczywiście albo doesn't. Doesn't do trzeciej osoby liczby pojedynczej. Ok. Zapraszam do innych moich filmików. Kilka filmików o present simple na pewno można znaleźć na kanale. Ok, so thanks for watching and see you soon.